O grzechach głównych i nieczystości. Mój drogi Kasielu, obawiam się, że nadszedł czas, abyśmy porozmawiali o seksie. Z ostatniego listu, który od ciebie otrzymałem, wynika, że twój podopieczny ma z nim dosyć wyraźne problemy. Nie musisz, Kasielu, tłumaczyć się tak zawzięcie, że nic nie pamiętasz w kwestii seksualnych technik kusicielskich naszych upadłych braci. Mój drogi, miałeś prawo zapomnieć wszystko czego w tej materii nauczyłeś się w wyższej szkole Bożej opatrzności indywidualnej, ponieważ jesteś czystym duchem i sprawa pokus cielesnych zawsze będzie dla ciebie wiedzą odległą i dosyć abstrakcyjną. Mniejsza o to. Przejdźmy do rzeczy. Przede wszystkim zwróć proszę uwagę, że twój podopieczny znalazł się w mało komfortowej sytuacji uwikłania, czy w zasadzie uzależnienia seksualnego między innymi dzięki swojemu duszpasterzowi. Uśpił on czujność twojego pacjenta tym ciągłym powtarzaniem, że przykazanie szóste to nie jest przykazanie pierwsze. A jedyny prawdziwy problem, który z nim mają nasi podopieczni, to ten, iż przywiązują doń zbyt wiele uwagi i martwią się grzechami seksualnymi, jakby to były grzechy przeciw pierwszemu, a nie dopiero szóstemu z zakazów dekalogu. Może to i racja, ale przypomina to trochę sytuację, gdy lekarz, do którego zgłasza się zapuchnięty i zakatarzony do granic możliwości pacjent, z zaawansowaną alergią stwierdza beztrosko, panie, alergia to nie nowotwór, po prostu nie zwracaj pan na nią uwagi i się nie przejmuj, a sama przejdzie. Jeśli zaczniemy ją leczyć, nieuchronnie nabawi się pan galopującej nerwicy i to najpewniej kompulsywnej. Mój drogi Kasielu, musisz uświadomić swojemu podopiecznemu, z tego co wiem, Michał wezwał do siebie w tej samej sprawie jego dusz pasterza. Czym są grzechy główne, do których nieczystość, jak sam wiesz, należy? Otóż, tworząc listę grzechów głównych, czyli groźnych rodzajów broni naszych upadłych braci, komórka wywiadu sił Bożej Opatrzności Indywidualnej uwzględniała, po pierwsze, kryterium rozkładu i bałaganu, które tego typu grzechy wprowadzają w życie naszych podopiecznych, a po drugie, doskonały sposób kamuflażu, który jest grzechom z tej listy właściwy. Kasielu. Czy nigdy nie zastanowiło Cię, że wśród grzechów głównych nie znalazło się zabójstwa, a odnotowane zostały na przykład, tak błahy i dziecinne wydawałoby się w swojej grzeszności, obżarstwo czy lenistwo? Różnica polega na tym, że zabójstw raczej nie dokonuje się na co dzień i do tego niepostrzeżenie. Trudno je też wytłumaczyć. Co innego, na przykład, z nieczystością? Najpierw można spokojnie zrzucić odpowiedzialność na młody wiek i poznawanie tajemnic ciała. Własnego i innych oczywiście, a tych innych najlepiej w sieci i telewizji. W zasadzie trudno uwierzyć, aby dziecinna ciekawość mogła powodować jakiś realnie ciężki grzech. Później można rzecz jasna powiedzieć, że młody człowiek musi przygotować się do życia seksualnego i nauczyć się nie tylko swojego ciała, ale i jego reakcji. Wreszcie można stwierdzić, że każdy ma naturalne potrzeby, które muszą być zaspokojone tak czy inaczej. Z tego, co piszesz, wynika jasno, że twój podopieczny przeszedł całą tę drogę myślową. Problemem jest położenie, w którym się przez to znalazł. Jest dosyć silnie uzależniony od sfery seksualnej. W jego życiu pojawił się bałagan, z którym sobie nie radzi. Możesz to zaobserwować zarówno w jego pokoju, na jego biurku, jak i w jego kalendarzu i wszystkich ważnych wymiarach życia. Twój podopieczny zaczyna powoli się topić w obietnicach, z których się nie wywiązał, planach, których nie zrealizował. Spotkaniach, na które się nie stawił i tym podobnych oznakach bałaganu. W swoim życiu, jak w swoim pokoju ciągle szuka czegoś, co gdzieś powinno tu być, tylko że trudno to znaleźć. Jeśli masz teraz ochotę powiedzieć, że to nie ma żadnego związku z nieczystością, to lepiej tego nie rób. Choć w zasadzie niewiedza wypowiedziana jest mniej groźna niż niewypowiedziana. Mój drogi Kasjelu, wirus, czy jak wolisz, grzech główny nieczystości, zaatakował. Jak to ma w zwyczaju, najpierw wolę twojego podopiecznego. To właśnie dlatego stracił on siłę do porządkowania i utrzymywania porządku swojego życia. Twój podopieczny utracił po prostu samostarowność, najpierw na płaszczyźnie seksualnej, a później we wszystkich możliwych sferach. Nie jest już zdolny wypełniać tych poleceń, które sam sobie wydał. Innymi słowy ma wciąż piękne marzenia, ale trudno mu już przekuć je w plany, a zrealizowanie owych planów staje się wprost niemożliwe taka właśnie jest natura działania grzechów głównych wprowadzają do życia naszych ludzkich przyjaciół straszliwie mocny czynnik destrukcyjny i dezorganizacyjny a dzieje się to często zupełnie niepostrzeżenie nie chcecie martwić kasielu ale ta złość która jak piszesz ostatnio towarzyszy jego posunięciom i kontaktom z ludźmi też ma z nieczystością wiele wspólnego pamiętaj kasielu że władcą łagodnym i dobrotliwym może być jedynie ten kto czuje realnie swoją moc i nie martwi się, iż jego władza jest zagrożona. Król łagodny to król silny. Król słaby i zagrożony staje się tyranem i despotą. Swoją drogą odśpiesz sobie, proszę, historię jednego z naszych sławniejszych, podopiecznych, króla Saula. Mój drogi Kasielu, twój podopieczny doskonale czuje, że jego władza nad sobą samym jest zagrożona. Tym bardziej, że władzę traci w tej części swojego królestwa, która dla niego jako mężczyzny jest szczególnie cennym dominium w części nazywanej seksualnością. Mężczyzna, który panuje nad tą sferą życia, jest zazwyczaj w stanie w sposób łagodny, ale i bardzo skuteczny zapanować nad wieloma innymi płaszczyznami. Ten zaś, kto traci panowanie nad swoją seksualnością albo nie jest w stanie zapanować nad innymi sferami swojego życia bo nie starcza mu siły woli. Stąd ten bałagan w życiu twojego podopiecznego, albo panuje nad rzeczywistością zewnętrzną, ale w sposób brutalny, despotyczny i odpychający. Połączenie siły i łagodności w życiu naszych podopiecznych zawsze wiąże się z czystością. Musisz o tym pamiętać, Kasielu. Twój podopieczny czuje się słaby, więc staje się despotą, ale oczywiście wobec innych. Łatwiej przyznać się królowi do tego, że władze chcą mu odebrać wrogie elementy z zewnątrz, niż do faktu, iż zbuntowali się jego prawowici poddani. Twój podopieczny wścieka się na stres, który prowadzi go do niekontrolowanych zachowań seksualnych. A tak się składa, że stres w życiu naszych ludzkich przyjaciół często wywołują inni, ale nie zauważa, że najgłębszą przyczyną jego stresu są właśnie jego niekontrolowane zachowania seksualne. Krótko mówiąc, będziesz miał z nim sporo pracy. Trzy rzeczy są ważne. Po pierwsze, praca ta skończy się raczej sukcesem. Po drugie, nauczy go o nim samym więcej, niż by oczekiwał i uzbroi w kilka cennych zdolności, takich na przykład jak cierpliwość. Po trzecie, zaś jego wrażliwość na innych ludzi wzrośnie tak bardzo, że kilka osób wprawi wręcz w nieufność, czy raczej niedowierzanie. Teraz, Kasielu, jest dobry czas, żeby zająć się tą sprawą. Twój podopieczny się zakochał, a to wbrew pozorom bardzo wam pomoże. W następnym liście opiszę ci dokładniej, krok po kroku, jak zazwyczaj prowadzi się prace w tego typu kwestiach. A teraz muszę zajrzeć do Michała, bo strasznie się rozzłościł na tego dusz pasterza, o którym ci na początku wspomniałem. A sam wiesz, jaki jest jego archanielski gniew. Z zapewnieniem o pomocy w Radzie i Modlitwie Zeruel.